Witam serdecznie. To kolejny film, który dotyczy objawów osiowych uzależnienia. Chociaż takie filmy już w tym serwisie, w moim kanale na YouTube są obecne. Jednak uważam, że jest to temat na tyle istotny, na tyle ważny, że warto go przypomnieć jeszcze raz. Szczególnie dlatego, że ma on ogromne znaczenie w psychoedukacji, w pracy na tzw. grupie psychoedukacyjnej, na grupie motywacyjnej, gdzie masz okazję zmierzyć się ze swoimi problemami dotyczącymi alkoholu i sprawdzić, czy rzeczywiście Twój problem z alkoholem występuje. Po co w ogóle są takie zajęcia? No przede wszystkim trzeba pamiętać, że w Polsce funkcjonuje system tzw. ICD-10, który klasyfikuje objawy uzależnienia według poszczególnych kategorii. Musisz też wiedzieć o tym, chociaż właściwie ta wiedza przede wszystkim jest dla Twojego terapeuty, że te objawy, aby były zaklasyfikowane jako uzależnienie, powinny występować w ciągu ostatniego roku, przynajmniej kilkukrotnie. I przynajmniej muszą 3 z nich wystąpić. Jakie to są objawy i do czego jeszcze jest potrzebna ta wiedza? No przede wszystkim również dlatego, że wiedząc, co decyduje o Twoim uzależnieniu, co świadczy o tym, że jesteś osobą uzależnioną, możesz się do tego tak naprawdę lepiej przygotować. No cóż z tego, że będziesz znała czy znał objawy, jeżeli nie będziesz z tego w stanie wyciągnąć żadnych wniosków? No niewiele zyskasz. Natomiast znając objawy, będziesz w stanie być może po raz pierwszy rozpoznać troszeczkę swoje uzależnienie, przyjrzeć się, co jest tak naprawdę nie tak w Twojej relacji z alkoholem. Po drugie, wiedząc, jakie są te objawy, będzie Ci łatwiej troszeczkę pracować z nimi i unikać pewnych rzeczy, które mogą być dla Ciebie znaczącą przeszkodą, które mogą Cię zaburzyć. Ale przejdźmy do rzeczy. Pierwszym z kryteriów jest silna natrętna potrzeba picia alkoholu. No tutaj, kiedy nie pijesz, odczuwasz brak czegoś. Smak alkoholu w ustach lub jego zapach, czujesz się jak na kacu. Twoje myśli krążą wokół alkoholu. Bez określonego powodu odczuwasz jakieś napięcie, niepokój, rozdrażnienie. Bądź też masz problem ze spaniem. Czujesz ssanie z żołądku, suchość lub w ustach lub ślinotok. Objawów jest tutaj bardzo dużo. Natomiast ważne w tym kryterium jest to, że ono występuje po dłuższym czasie niepicia. Więc jeżeli cały czas klinujesz, jeżeli masz tylko jedno dwudniowe przerwy między ciągami, to prawdopodobnie ta silna natrętna potrzeba alkoholu może być dla Ciebie trudna do zauważenia. Drugi objaw to upośledzona kontrola nad piciem. Pijesz coraz więcej bądź dłużej niż sobie innym obiecałeś. Miałeś nie pić przez jakiś okres czasu i nie wytrzymałeś tego. Podejmowałeś jakiekolwiek próby kontrolowania picia. No, zwykle pytam wtedy pacjenta, jak to jest, jeżeli nie masz problemu, to po co kontrolujesz? Po co zakładasz sobie, że nie będę pił przez miesiąc, nie będę pił w okresie postu, nie wypiję w ten weekend? Inne pytania, które są związane z kontrolą Twojego kontaktu z alkoholem i z ilością alkoholu, tak naprawdę dotyczą, można powiedzieć, 3 rzeczy. Kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, czyli zakładasz, wypijesz, jedno piwo skończyło się na 4. Czasu picia. Zakładasz, że dzisiaj tylko to się zacznie, a kończy się 3-dniowym albo tygodniowym, albo jeszcze dłuższym ciągiem. Oraz rozpoczęcie. Zakładasz sobie, że okej, w tym miesiącu czy w tym dniu nie będę pił, a mimo wszystko jakoś Ciebie do tego ciągnie i zaczynasz pić. Trzeci objaw to jest zespół abstynencyjny. Można powiedzieć też, że niektórzy mówią zespół abstynencki, czyli tak zwany KAC. Po wypiciu wystąpiły u Ciebie objawy z odstawienia, drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, tachykardia, czyli przyspieszone bicie serca, trudności, wymioty, biegunki, bezsenność, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówki, wzmożona potliwość, zaburzenia snu, nastrój drażliwy. Klinujesz, pijesz, aby zmniejszyć dolegliwość tych objawów. Kolejny objaw diagnostyczny to jest zmiana tolerancji. Pijesz mniej, więcej lub częściej niż kiedyś. Obecnie potrzebujesz większej dawki alkoholu, żeby wprowadzić siebie w ten sam stan. Albo już kiedyś potrafiłeś wypić więcej, obecnie już po małej dawce masz objawy upicia. Piąty z objawów to jest postępujące zaniedbywanie alternatywnych przyjemności. Oczywiście nie mówię tutaj, nie używam tutaj terminologii typowo medycznej, ale takie słowa, które będą w stanie na Tobie przyjrzeć się temu, jak to u Ciebie wygląda. Na czym polega to zaniedbywanie alternatywnych przyjemności? No, kiedyś zrezygnowałeś ze swoich zainteresowań, form spędzenia czasu. Pijesz w tych samych miejscach, z tymi samymi ludźmi. Kiedyś lubiłeś spacery, wycieczki, rozmowy z ludźmi. Pod wpływem alkoholu to zniknęło. Twoje życie
koncentruje się, twój dzień koncentruje się na piciu. Jeśli nie pijesz, to planujesz picie. Jeżeli nie pijesz, to leczysz kaca. I tak naprawdę wszystkie inne formy aktywności poszły w odstawkę. I ostatnia rzecz. Pijesz pomimo tego, że ponosisz koszty zdrowotne w życiu rodzinnym, pracy czy koszty finansowe. Albo też masz konflikt z prawem w związku ze swoim piciem. No tutaj można powiedzieć, że są takie niuanse dotyczące tego kryterium. Zakłada się, że te konsekwencje czy te koszty są tobie w jakikolwiek sposób znane. Dobrze, straciłeś prawo jazdy po jeździe po alkoholu. Każdy człowiek trzeźwo myślący będzie dostrzegał związek między alkoholem a stratą prawa jazdy. Podobnie ze stratą pracy czy ze stratą rodziny. Troszeczkę łatwiejsze jest określenie tutaj strat zdrowotnych. Jeżeli przebywałeś chociaż raz na detoksie, jeśli masz objawy kaca, które klinujesz, zapijasz, to również zdajesz sobie sprawę z tego, że ponosisz określone koszty zdrowotne. Twój organizm tego nie wytrzymuje. Co jeszcze mogę dodać na ten temat? Możesz zastosować takie ćwiczenie, które czasami stosuje się w trakcie grupy psychoedukacyjnej. Żebyś określił przykłady na głód swojego alkoholu, na zaburzoną kontrolę picia, na zespół abstynencyjny, czyli odstawienia od alkoholu, zmianę, najczęściej jest to zwiększona tolerancja na alkohol, koncentrację życia wokół picia, zawężenie wzorców zachowań do jednego, dwóch, postępujące zaniedbanie alternatywnych do picia przyjemności i zainteresowań, czy praca alkoholu pomimo oczywistej wiedzy o jego szkodliwości, czyli picie pomimo poniesionych strat. Wypisz sobie przykłady takich sytuacji, które świadczą, że rzeczywiście masz z tym problem. Na dzisiaj tyle. Dziękuję za poświęcenie mi chwilę uwagi, za przejrzenie mojego filmu. Zapraszam na swoją stronę www.dariuszdopierala.pl. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, polecenia go innym, a być może nawet do zobaczenia w Bartoszycach. Dziękuję i do zobaczenia na razie na YouTube, na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie. Przypomnę tylko jeszcze, że film nie zastąpi żadnej terapii, żadnego twojego realnego kontaktu z terapeutą czy informacji zwrotnych, które otrzymujesz na grupie psychoedukacyjnej. Do zobaczenia na kanale YouTube, a być może w Bartoszycach.